poprzednio w Darksiders. No! The Geogor. I know you have it. It is mine! Even though he wanted me to, I couldn't destroy the key. Surely you understand, Horseman. I did what I had to do. Opened the well. Protected the key. From the questions they asked. And from you. Only I may bear the key. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Darksiders Definitive Edition, w którym, jak mówiłem, na razie zajmujemy się poboczniakami na tyle, aż w większości przypadków je wyczerpiemy, gdyż niektóre poboczniaki, aby je wykonać w 100%, to muszę jeszcze ukończyć Kraniec Cieni. Co mogę, to wykonam go teraz. Na razie jesteśmy w Królestwie Umarłych, aby zagadać z kanclerzem o zwój Nathaniela, który dostaliśmy od niego chyba 2 odcinki temu. Such a pleasure. Let's get this over with before I do something we both regret. The soul you seek never passed through this court. You're certain? Oh, yes. I would have relished receiving a soul of this magnitude in our kingdom. I don't recognize the name on the scroll. It is one more ancient than the Nephilim, belonging to a person you are quite familiar with. But alas, he now bears another name. Lightning. Where's the pleasure in that? I don't have time for this. It is a pity you are so ill-tempered. There is much we could do for one another. And the reward will be considerable. O, masz questa dla mnie. You need only investigate rumors that spread even now through the plains of the dead. Of a labyrinth most ancient, stealing unwary souls from our dread lord. You mean the Arbiter's maze? This is not just about mazes. The soul Arbiter is an enemy of the throne. Long thought vanquished. Before he disappeared, he took something the king is eager to possess. No doubt this maze guards it. Find the soul Arbiter and return his prize. A cóż to takiego? You shouldn't listen to gossip. Find the Arbiter's maze, return to me, and I won't have to. Zdobycz kanclerza. Odwiedź labirynt szafarza. Do take care where you step, Osman. The dead still rise. Okej, mam wrócić do Nathaniela. Ale jak już jestem w Królestwie Umarłych, to trochę byłoby mi szkoda teraz się wrócić. Więc póki co lecę do labiryntu szafarza.
I czy się to komuś podoba, czy nie, ja to będę przychodził z poradnikiem, bo nie chce mi się szukać w całym świecie gry opisów tych wszystkich zdolności. Znaczy zdolności, opisów tych wszystkich leveli, jak je przejść i tak dalej. Bo to by dosłownie za długo trwało. A tak w jednym, może dwóch przejściach, bo nie wiem ile mi zajmie, bo wiem, że każdy level to jest walka. Więc zależy od tego, ile zajmie mi przejście jednego poziomu. Czekaj, którędy się wchodziło? Górę chyba tędy? Nie, nie tędy. Tędy. Tutaj w górę, odskok. I skok. I lecimy tutaj dalej. Tutaj, kawałeczek dalej, jest wstęp do labiryntu szafarza. A w tym labiryncie, ja już tam kilka zwojów znalazłem, ale nie mam... Dobra, muszę czytać księgę ponownie, bo już tu byłem dawien, dawno temu. Poziom pierwszy Jak ukończono? Kiedy ja ukończyłem pierwszy level? Nawet tu nie byłem. Znaczy byłem, no ale nie wchodziłem do tego labiryntu. Znajdź szafarza. Dobra, wchodzimy. I co mnie tutaj czeka? Zstąpienie. Dobra, na start szkielety w 16 poziomie. To jest akurat coś dobrego. Bo są to przeciwnicy słabi, a więc walka powinna pójść w miarę szybko. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. A, no oczywiście nie może być za łatwo. Już? Już. Dobra. I sekrecik to jest... Najpierw na południe. Aha, i tak to będzie ciągle wyglądało. Wow. No to może troszkę zająć. Ojejuszku, jak potem będę... A jeśli im wyżej będę szedł, to będzie trudniej. O Boże, to może być naprawdę długi loch do przejścia. To jak co? Jak tutaj? To poza loch. Czyli po prostu jest wyjście. Ale teraz idę na wschód. No. I tu powinien być sekrecik. Okej, jest skrzynka. A w skrzynce? Takie sobie buty i eliksir, którego ani nie podniosę, ani nie użyję. I stety bądź niestety, nie ma tu
żadnego kamienia. A więc wracamy. Wow, no po prostu cudnie. Autentycznie nie spodziewałem się takiego rozwiązania. Myślę, miał być ten cały labirynt takim najtrudniejszym lochem w grze, ale że cały labirynt to jest po prostu przechodzenie kolejno, po prostu kolejnych aren walk z różnymi ilościami przeciwników. O, nie wiem, czy tego nie wyciąć i nie pokazać tylko szafarza, bo to może być trochę nudne. Okej, teraz najpierw na północ, a potem na zachód. Chyba, że teraz nie będzie walki. Ale niestety jest. Oj, będzie wycinania, będzie. Oj, chybiłem straszliwie. Szybkie żniwa i fala wykończona. Ja pizza nawet życia nie tracę, bo za ile oni mi zadadzą za 10-krotność tego, ja się leczę za wszystkie te fale. Oj tak, to będzie bardzo długa przeprawa. Gdzie ty idziesz, jak idziesz? Tu, na zachód musisz iść, na kolejny poziom. No. Dobra. Okej, nie ma chwilowo walki. Aczkolwiek schodzimy gdzieś. Pytanie brzmi gdzie? Bo definitywnie jesteśmy gdzieś poza mapą. Okej, jest trochę hajsu. Coś poza tym? Chyba nie bardzo. Teleportuj się w głąb labiryntu. Dobra. Co dalej? Poziom drugi, lęk. Okej, zmienił się wystrój. I zmienił się typ przeciwnika. Też zdjęty. Dobra. Teraz na sekrecik muszę iść dwa razy na północ. Czyli w tą stronę. Czy będzie walka, czy nie będzie walki? Oczywiście. Dobra. To ja w tym momencie robię pauzę. My widzimy się w momencie, w którym dotrę na sam szczyt tego labiryntu.
Bo nie ma sensu pokazać wam całego przebiegu, skoro jest to tylko kolejne przechodzenie przez falę wrogów. Gdyby to był na strumyku, to może miałby to jakiś sens, ale na serię to jest tak średnio opłacalne, tak więc widzimy się za moment. 2000 years later. Wow, to była mordercza przeprawa, podczas której co najmniej 3 razy pomyliłem drogi. Masakra. Okej, okay, ale jestem już chyba na samym końcu labiryntu. Sprawdźmy. Jest. Teraz muszę tylko pokonać szafarza. Znalazłem w ogóle gdzieś po drodze jeszcze jeden kamień magiczny. Magiczny głazokręt w sensie. Its true owner cast aside. The kingdom ruled by hate and fear. Jest szafarz. Okej, gościu, widzę trochę jak faryzjoner atakuje. I nie trafiłem? Jakim cudem? O, proszę bardzo, za 2500, jak mieli się. O, świetnie! Jeszcze się osłonił. A pewnie, walnij sobie łuczniku. No tego tutaj obok masz, chłopie! No, leczenie, leczenie, proszę. Dawaj. No chodź. Brawo, teczka. Jest szafarz. Kurde, nie wiem czy żniwiarz się opłaca na niego. Ten na pewno, ale czy zwykłe użycie żniwiarza mi się przyda? No, ej, był idealny uni przecież. No, teraz na pewno nie było. Ale on niezwykły, on ma jakąś koronę taką na głowie. Cudnie. Ale możesz mi fokusować przeciwników, a nie... Znaczy, wróć. Przeciwników, których mogę zabić. Śmierć. Dobra, wymiana broni. Zdobyłem sobie takie fajne kosy, śmiercionośce. Opis dla was. Ta żonglerka w ogóle w powietrzu. Trochę mniejsze obrażenia, nie tak duża szansa na egzekucję, ale przynajmniej leczą mnie. Kiedy zadaję obrażenia. Ej! Nie, 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 nie! Nie chciałem używać podki gniewu, kurde! Chciałem szał wykorzystać! Wtedy sprawdziłem sobie i nawet fajnie się tego używa. Już myślałem, że mnie zabił, nie? Ale na szczęście w nieszczęściu nie zabił mnie, ale przyznał za to tego wielkiego ciula. Dobra, i teraz nie będzie stał, tylko atakował. Nie leczy się na szczęście. Ale to się wydaje, że może bardzo szybko zmienić. Podka. Okej, i znowu wymiana broni. Dawaj, dawaj. I mamy gnoja.
Już tego nie oszczędziliśmy. Katowskie haki to broń, która ma szybko i okrutnie pozbawiać życia. Wedle zapisków ze skryptorium stracono nimi licznych więźniów, którzy ośmielili się sprzeciwić Radzie Spopielonych. Każdy kolejny cios zadaje wrogom coraz potworniejsze rany. Korona umarłych. Korona umarłych zdobiła niegdyś skronie obalonego króla Argula. Królowa? Chyba korona. Korona była tak zaklęta, aby dostarczać mu bogactw w zamian za sianie zniszczenia. Ponoć właśnie ta korona wyzwoliła u króla jego potężną chciwość. Oddanie jej w ręce kanclerza byłoby ogromnym błędem. Ano racja. Labirynt Szafarza ukończony. Wreszcie! Rogata skrzynka. A w środku? Okej, eliksir zdrowia. Poproszę. Takie sobie kosy. Taka sama czuga. I takie samo. Ogólnie cały lud taki sobie, ale potki weszły, to najważniejsze. Okej, ale tutaj chyba nic więcej nie wypadnie, tak więc... Lećmy stąd. Czas się cofnąć. O, ale co ja się tu nawalczyłem, nie? Masakra. Najgorsze jest to, jak przechodzicie i popieprzycie w pewnym momencie kierunek. Bo wtedy... Bo wtedy musicie... Nie musicie przechodzić całego labiryntu jeszcze raz. Dobrego. Proszę bardzo. Labirynt ukończony w 100%. Nie musicie przechodzić całego labiryntu jeszcze raz. Ale stety bądź nie. Jak to wygląda? Zdolność egzekucja. Okej. Szansa na egzekucję, proszę. 90%. A jak to wyposażę? 90%. No dobra, a jak teraz o właśnie. 10% bez opętanych dwukosów. Ale to nie zwiększa mi szansy na egzekucję, więc co to zwiększa? Nic. Broń tylko obrażenia dodatkowe traci. I nic więcej tak naprawdę. To nie wiem, co mi mają dawać te katowskie haki. To jest po pierwsze. Bo poza tym, że pewnie im dłużej walczę, tym więcej... tym więcej zadaję obrażeń. Lepsz. Tylko jedna rzecz zostaje na liście. Ale nawet ładnie wyglądają, to muszę przyznać. Na 22 poziom dodatkowe złoto. To jest 50%? Serio? W ogóle ciekawe, czy będzie ją widać. Samo. No dobra, to wróćmy na wiekuisty tron, pokażmy kanclerzowi, żeśmy to zdobyli, a potem powiedzmy mu, że może... Czemu? Czemu nie mogę? Przecież z buta tam nie pójdę. Teraz mogę, czy nie? Tak, teraz mogę, dobra. Dobra. Szybka wizyta u Ostrogota. Już 50 tysięcy są warte te rękawice. To na sprzedaż.
Zaś tego nie założyłem, kurde. A, drobny tip dla mnie. Jeśli tak jak ja zdobędziecie sobie skarbnika przed wejściem do labiryntu szafarza, nie zakładajcie go. Nie ma to żadnego sensu. W ogóle nie dropi exp z tych przeciwników. Znaczy nie dropi nic z tych przeciwników. Jaki rym. I knew I could count on you. Now, hand it over, and the reward is yours. No, I think this crown will be of more use to me than to you. But your reward? Unless you wish to take it. I co? Myślisz, że każdego da się po prostu kupić albo przekonać nagrodą? Ale kurde, widać było, że go zatkało, jak powiedział, że korona zostaje u niego. Dobra. A de facto możemy ją jeszcze oddać Vulgrimowi albo Stegotowi i wtedy on se wybierze. Znaczy wybierze, odkupi sobie ją od kogoś. Dobra. Menu. Nie, mapa. Dobra, wiecie co? Jak już mam tyle po prostu expa, że mogę pobawić się tymi wszystkimi... No, tu mi jeszcze zostało parę takich questów nieoznaczonych. Głównie te trzy będą trochę problemem, mam wrażenie, ale... Na razie... sobie zostawię na boku. Dobra, w sumie pójdę tutaj, bo tu jest w ogóle najbliżej chyba gdziekolwiek do Vulgrima. Jezu, jak mnie chrypa męczy, jak ja tego nie znoszę. No dobra. Dziwne jakieś te same szpony. Plus nie bardzo jak używać w ogóle tych zdolności broni. No, bynajmniej tamtej, bo na przykład w przypadku tutaj... No dobra, ta akurat nie ma zdolności. A na przykład... Nie, Karkinos miał zdolność, też nie wiedziałem jak jej użyć. No to nie. Come closer. I have new items if you have the code. Dziękuję. Prawie ze wszystkiego się wypstrykałem. Nie, tutaj. Tutaj co? A, trzy. Dobra. Szybki powrót. W sumie tak. Posaż się w to. To wyrzuć. Czekaj, czy jeszcze mogę to bardziej ulepszać, czy to już jest na limicie? Za chwilkę. Tutaj, ulepsz. Tak, to już jest na limicie. No dobra. To sprawdźmy jak wygląda teraz sprzedawanie z sercem demona. Za 25 tysięcy kupiłem. Za 20 tysięcy mogłem sprzedawać. A za ile teraz? No też za 20 tysięcy, a to się w ogóle cena nie zmieniła. W ogóle się cena nie zmienia. Co to za bullshit, że to ma większą wartość? Był to zwykły przedmiot, to nie miał w ogóle żadnej wartości. Dodatkowej. A. Wyjdź. Teraz tak. Oczywiście żniwo dalej na full. To też na full. Tutaj. To na drugim poziomie było. I teraz zobaczymy jak się sprawdza cięcie znikąd ulepszone w pełni.
Zobaczmy. Jak to teraz wygląda? Mogą stanąć w płomieniach. Mogą zostać spowolnieni. Zwiększa szansa na kryta. Zwiększa generację gniewu 50% na 10 sekund. I jeszcze dodatkowo następuje eksplozja. Świetnie. Bardzo ładnie. No dobra, to teraz lecimy do drzewa śmierci, bo trzeba przenieść się do bezświetla. A potem chyba jeszcze gdzieś indziej. Bo wątpię, że na tak się zadowoli nasz kolega Nathaniel, że nie mamy dla niego żadnych konkretnych wieści. Bo my tylko żeśmy się tutaj przeszli i dowiedzieliśmy się, że imię, czy że istota, której imię na zwoju od Nathaniela dostaliśmy, nie przeszła przez Królestwo Śmierci. To jest wszystko, co my wiemy tak naprawdę. Więc jeśli nie będziemy wiedzieli my, kogo konkretnie on szuka, no to też nie będziemy mogli mu pomóc. Tak, Tygiel, jeszcze mnie Tygiel w ogóle cały czeka do przejścia. Jeez. To dopiero będzie wyzwanie. Stofal Tygla bez śmierci? Good luck, my friend. On se tam stoi, dobra. Hej. Your friend has not passed through the land of the dead. But if he yet lives... No. I dare not inform my fellow angels until I have the full truth. Among the makers of the Forge Lands is a blind seer of great power. O kurde, nie chciałem pomijać tego dialogu! She will know. Not all of heaven is against you. Stary, śmierć to się nie ma o co martwić. W żadnej krainie, ani w krainie niebios, ani w krainie piekieł, śmierć może mieć wyjebane, bo nikt nie może mu naskoczyć. Czaisz to? Nikt i nic. Dobra, do krainy kuźni zatem. Przy okazji jeszcze zagadamy do Tejna, że questem dla niego wykonaliśmy wszystkie i wreszcie będzie mógł nas uznać żniwiarze. Dobra. W ogóle ciekawi mnie, czy to miała być kiedyś czy to miała być pierwotnie jakaś lokacja, w której mieliśmy się dostać, czy nie. Bo aż boli, że nie jest to wykorzystane. Tu mnie w ogóle chyba jeszcze w szramie czeka zadanie, jeśli pamiętam. Chyba. Nie no, kurde, pokaż mi to, nie? Tutaj nie mam. To nie, bo mapa powierzchni to jest tylko tam, gdzie aktualnie siedzę. Trójskale. Dobra. Teleportuj mnie tu. Tu oczywiście dalej syf, chaos i rozpierdol po tym, jak wartownik się tędy przeszedł. Jak na twórców trochę im to odbudowywanie nie wychodzi. Tu jesteś. You have something for me. This soul, it still lives, but it has changed. In the angel tongue, it is called Voven, dragon. What do the demons call it? They call him Lord. A member of the Hellguard has joined the Dark Legion.
O kurde. On szuka Abaddona. Why build constructs? You make us seem sturdy enough. Even we must eventually pass from this life. But our spirits are far too ancient to be drawn to the dead city. We must instead become one with the forest, or take up a body of stone. The constructs are dead makers. You think there would be more of them? Once there were many constructs in the halls of the Stonefather. But corruption has claimed most of their number, and ours as well. I searched for a way to give life to stone without sacrificing the soul of a maker. But I cannot say that life is what I gave my creation. Something went wrong. The construct was consumed by fire, rage boiling up from the abyss. It killed one of our young ones and fled into the Charred Pass. I do not wish to see my creation destroyed, but it must not harm anyone else. I need you to kill it. You had trouble raising weeds. Why create a construct? We are a people of stone, born of the fires beneath the earth. I captured a spark from the heart of the Stone Father to bring my creation to life, but it wouldn't stop burning. And soon, his pain turned to rage. I've slain constructs before, Shaman. How will I know when I've killed yours? He has taken to calling himself Gorn. The word I know not, but I sense it is ancient, a word of fire. It wells up from within him and spells onto the earth. No to prawda akurat. No i ten akurat wiemy, gdzie się znajduje. No i znowu muszę wrócić do Nathaniela. Pięknie. Ale zanim wrócę do Nathaniela, to jeszcze pogadamy sobie z tym ziomeczkiem o tutaj. I wreszcie oddamy mu te questy. Echidna will trouble you no longer. I only wish I'd been there to see her suffering. Few can pass through darkness and emerge unscathed. I found Argu. Once he was king of the dead. Trust you remembered to bow before you killed him? No nie, stary. Nikt nie może już mi stawić czoła. Nikt i nic. Dziękuję bardzo. Oboje zostali przeze mnie zabici, tak samo jak dwa poprzednie cele twoich zleceń, tak więc musisz wreszcie przyznać, że jestem żniwiarzem. Prawdziwą śmiercią wcielony. Jestem apokalipsą. Który postanowił mieć tak wyjebane na radę z popielonych, że zrobi wszystko. Dosłownie wszystko, aby ocalić brata od śmierci. A to jest przepiękna opowieść. Bo śmierć ryzykuje wszystkim, co ma. Nie dość, że swoją mocą, ale własnym życiem, aby napluć w twarz radzie z popielonych i ocalić wojnę od śmierci i zapomnienia. Cudowna historia. W ogóle ciekawie, czy da się te runy dookoła tego symbolu przełożyć na nasze. Jeśli tak, to co oznaczają? Have you learned? Your friend serves the shadow. Impossible. Then the Archon's visions. The Hellguard. Leave me, horseman. I must consider what to do next. And my reward? Would that you had never earned it. You never told me who it was you sought.
His name was on the scroll, to plainly see. The Elder Angels take on many names, and that one was beyond my memory. What is your friend called now? You knew him as Abaddon, but he has taken another name. One cursed on Earth. Proszę, dobrze myślałem. Proszę, takie pierdołowate zadanie. Chodzenia z punktu do punktu, a dał mi 4500 expa. Jeszcze jedno takie zadanie i będę miał level. Już maksymalny. Okej. Okay. Jakie questy mi teraz zostały? Księga Umarłych, Kamień Serca, Artefakty. To na razie nie liczę, bo to muszę przechodzić wątek główny, żeby znajdować kolejne. Bezkrwiści mi zostali. Gnomy. Gnomy nie jestem pewien w sumie, gdzie mogą być pochowane. To jeszcze muszę zrobić. Okej, okay, czyli bezkrwiści i blask upadłych jeszcze. No i jeszcze ten quest od Muri, która dostaliśmy o tym oszalałym konstrukcie. Dobra, to ja lecę na ziemię poszukać tych aniołków, a z wami widzę się w kolejnym odcinku, w którym będziemy kontynuowali fabułę. Znaczy fabułę. Będziemy... Tak, myślę, że zajmiemy się tym. Myślę, że zajmiemy się tym zadaniem od Muri. Ode mnie to tyle i póki co. Do usłyszenia.